Cześć, tu rolnik nieprofesjonalny. Dzisiaj ostatnie wapnowanie. Wapnowanie tutaj akurat pod jęczmień ozimy hybrydowy. Jest to działka o powierzchni 4,5 hektara, gdzie dominuje sama trzecia B. Jest to działka, gdzie nie ma tutaj mozaiki. Jest to najlepsza działka u nas w gospodarstwie. I tak, jest to dzierżawa, niestety, ale nie jest to nasza działka na własność. I w tym roku tutaj był rzepak ozimy. Przez długie lata tutaj była monokultura typowo zbożowa. Jednak w zeszłym roku, mówię, coś trzeba tutaj zmienić. Monokultura zbożowa, która po prostu była przerywana ewentualnie jakimś poplonem czy obornikiem, gnojowicą, ale nie były tutaj ani strączki, ani rzepak. Gdzie niegdzie pojawia się skrzyp polny, niestety, ale jest to działka skrzypowa, jest to jej wada mała. Długo już go tutaj nie było, ale w zeszłym roku i w tym roku ma on takie dość dobre warunki do rozwoju. Nie jest to wcale oznaka, że jest to gleba kwaśna. Tutaj ostatnie zeszłoroczne badania pokazują pH na poziomie 6,1, czyli tutaj wapnowanie nie jest potrzebne, ale na podtrzymanie jest tutaj dawana tona wapna węglanowego. Skrzyp on sobie lubi rosnąć na takich ściśniętych ziemiach, gdzieś tam, gdzie może brakuje trochę powietrza w głębi, i wtedy on się pojawia. Niestety zeszłoroczne ulewy, opady rzędu 1200 litrów zrobiły niezłe warunki dla niego i on sobie w tym roku powyskakiwał. Są pola, gdzie nie ma go, ale mówię, takie gdzieś tutaj typowe bardziej pod skrzyp, to się ten skrzyp pojawia. Jeśli chodzi o jęczmień ozimy, ogólnie w naszym terenie tutaj, nasz teren to nie jest teren jęczmienny. Szczególnie jeśli chodzi o jęczmienie jarę, ale ten jęczmień ozimy jary u nas jest uprawiany z tego powodu, że mamy te świnki. Mamy świnki i po prostu potrzebujemy go do paszy. Ale tak jak mówiłem już tam w jakimś filmie, będę schodził z jęczmienia jarego na rzecz kukurydzy, ale ten jęczmień ozimy zostaje. Dużo ludzi uważa, że jęczmień ozimy to głupota. Ja jestem zupełnie innego zdania. Kiedyś to jęczmień ozimy, fakt, często wymarzały, ale w ostatnich latach tak naprawdę jeśli wymarza jęczmień, to wymarza wszystko, albo jeszcze inne uprawy obok. Znowu się siwy Edwin będzie śmiał, że dziewczyna dzwoni. Jest ogółem, jeżeli wymarza jęczmień, to wymarzają też inne uprawy. W tym roku na przykład na jednym polu był zasiany rzepak ozimy i był zasiany jęczmień ozimy. Jęczmień ozimy przetrwał, co zresztą było widać na filmach czy gdzieś tam na zdjęciach, a plantacja rzepaku obok wymarzła, więc nie jest to wcale reguła, że jęczmień ozimy wymarza. W ostatnich latach wymarzł w 2016 roku, ale wtedy też wymarzło na przykład pszenica i częściowo pszenżyto. A jeśli chodzi o jęczmień ozimy, jest to najszybsze zboże zbierane z ozimin. I tutaj, jeśli chodzi też o jego parametry, no to tak jak mówiłem, chodzi tutaj nam też o słomę, bo są lata, gdzie czasami jej brakowało. I chodzi właśnie też o takie szybsze sprzątnięcie z pola zboża. Jest to też fajny przekrój, jeśli chodzi o rzepak, bo można sobie szybko przygotować. A w tym roku, tak jak mówiłem, nie ma to tak naprawdę jakiegoś większego wpływu, czy to był jęczmień, czy to było żyto, pszenica i tak dalej. No po prostu wszystko zostało bardzo szybko zebrane. Ale w niektórych latach ten jęczmień okazuje się najlepszy. A tutaj dlaczego hybryda, a nie populacja? Ogólnie mieliśmy 2 lata równolegle populację i hybrydę.
i zawsze ta hybryda jakoś tam lepiej wypadała, czy z wiosny, czy ostatecznie w plonie. Ale no tutaj mówię wprost, są odmiany populacyjne, które sypią na tym samym poziomie, są hybrydy, które sypią na tym samym poziomie populacji, można tak to porównać. Jednak no tutaj hybrydy są typowymi odmianami jęczmienia paszowymi. Mają one dość dużą zawartość białka w tym roku. Hybryda, badania przyszły 14,2% białka, więcej niż pszenica, bo w tym roku pszenica jakoś wyjątkowo słabo na tle innych zbóż, bo tylko tam 11 z hakiem, gdzie przeżyto tyle samo, więc no pszenica to porażka. Jeszcze raz będę oddawał pszenicę na badania, ale mówię, nie podoba mi się ta pszenica w tym roku, nie wiem dlaczego to tak wyszło. Ale no tutaj te hybrydy mają zazwyczaj wyższy poziom białka niż pozostałe jęczmienie o zimę. Są bardzo dobre populacje, bo mamy Zenka, mamy KWS Kosmos, mamy Quadrigę, co tam jeszcze, mamy Sandrę. To są naprawdę dobre populacje jęczmienia populacyjnego, ale tutaj, jeśli chodzi o hybrydy, też no mamy wyższą cenę kwalifikatu, to nie ma co ukrywać, wyższą cenę kwalifikatu od populacji, no średnio, nie wiem, 100-150 zł, ale jest też fajna promocja, jeśli chodzi właśnie o te jęczmienie, dwie promocje nawet. Raz za zakup 10 jednostek otrzymujemy 11 gratis, więc gdzieś tam te 200 z hakiem nam obniżają trochę cenę zakupu. No jeżeli ktoś kupuje mnie, no to oczywiście no nie załapie się na tą promocję, no ale gdzieś zawsze jakieś tam haczyki w tych promocjach muszą być, nie każdy dostanie. Ale druga promocja to takie dodatkowe zabezpieczenie, tak to jest nazwane, po prostu wysiewając bodajże 6 jednostek, minimum 6 jednostek, plus ubezpieczamy to pole od wymarznięcia, tam się logujemy na taką, kurde, znowu nie ta, logujemy się na Akademię Jęczmienia, to jest taka Akademia Jęczmienia Hybrydowego, gdzie po prostu zakładamy konto, wpisujemy się i możemy, wchodząc do takiego programu darmowego, na przykład otrzymać materiał siewny jęczmienia jarego bądź pszenicy o zimę bądź jakieś fungicydy w zamian, jeżeli ubezpieczalnia oszacuje nam 100% wymarznięć. Wysyłamy protokół właśnie tam przez tą stronę i wtedy możemy otrzymać taką jakby rekompensatę za to, że ten jęczmień o zimę nam wymarzł, więc w razie W, jeżeli wymarznie, to dajmy na to, ja tam sobie zawsze zaznaczam, że chcę jęczmień jary w razie potrzeby. Promocja trwa 2 lata. Zrobili ją pewnie wtedy, jak właśnie po tym 2016 roku dużo tych ozimin wymarzło i no po prostu jakaś tam zachęta, żeby w następnym sezonie kupować. Ale no tutaj mówię, to są takie dodatki, ale mówię, te hybrydy od 4 lat siejemy, czy 5? 5 chyba już. Tak naprawdę hybrydy jęczmienia są to jest taka świeża sprawa, bo jeśli chodzi o mieszańce żyta, to już to jest od kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat już, ale jęczmienia ozimego jest to świeża sprawa. Jest tam kilka odmian, my mieliśmy w tym roku Wotana, w zeszłym roku mieliśmy Mercurio, 3 lata temu właśnie wymarł nam Galation, i 4 lata temu, czyli pierwszy raz mieliśmy Zuma. Zoom tak nie do końca nam, przypadł do gustu. W tym roku najlepiej ten Wotan się sprawdził, ale
jeśli chodzi o Wotana, on troszkę ma wyższe wymagania glebowe, a w tym roku wpada na to pole, wpadnie jęczmień ozimy Torero. W tym roku miał go, w tym sezonie miał go mój kolega Olek ze studiów i mimo gafy, nie będę tutaj, mimo gafy herbicydowej, o nazwijmy to tak, jęczmień no, teoretycznie nadawał się do likwidacji na wiosnę, ale wydał jeszcze 3 tony mimo właśnie poparzenia go, prawie że zlikwidowania z pola. On sobie jeszcze jakoś poradził. No jest właśnie dedykowany na takie słabsze stanowiska. Tutaj no mówię, jest trzecia B, ale to nie jest trzecia B, która jest na przykład, no nie wiem, u Perkinsa dajmy na to. Jest to piasek gliniasty. Zresztą no jakbyśmy wyszli, no to widać, że to nie jest ani glina, ani taki piach. No sklasyfikowane jest fajnie, ale tutaj no nie jest to jakaś ekstra mocna ziemia. Tak naprawdę mocna jest ta górka tutaj, gliniasta, a reszta jest taka sobie. Talerzowane tutaj było też, kurczę, zupełnie, no na pustynia tutaj było tak naprawdę, no to było można nie talerzować tego, ale nie było jakichś tam szans na deszcz, a rzepa krusu. Tutaj też taki kawałeczek już zupełny, jak robiłem tutaj oprysk na ściernisko właśnie litrem glifosatu, żeby zniszczyć to, co już rosło. Można by to było zrobić mechanicznie, ale no trzeba oszczędzać tą wodę strasznie w tym roku, a raz, że kolejna uprawa mechaniczna przyczyniłaby się do tego, że ta woda by zaczęła parować, a dwa, niestety, ale znaczy, no niestety, no po prostu ekonomicznie to wychodzi gorzej. Tutaj był litr glifosatu w 160 litrach wody pH, nawiązując do ostatniego filmu, 4,5 czy 4,6, coś takiego tam było. No i mówię, no samą końcóweczkę mi tutaj zabrakło. Będzie widać różnicę w uprawie, jak ten kawałaczek tutaj wyciągnie wodę. A na pewno wyciągnie, nie wierzę tutaj, że będzie tak samo wilgotne jak na reszcie. Mam nadzieję, że uda się uprawić, będę go siał właśnie ten jęczmień hybrydowy w okolicach 10-12 września. Będzie siany jako pierwszy, później pójdzie hybryda żyta, następnie pszenżyto i pszenica gdzieś tam w październiku po kukurydzy tej sianej, po soi. Albo zima, albo przewódka, zobaczymy, kiedy ta kukurydza zejdzie. Wszystko będzie bezalkowo w tym roku, tylko 0,5 hektara zostało zasiane po orce rzepaku. Jeśli chodzi właśnie o rzepaki, no to są 4 pola i każde pole wygląda inaczej. Dwa wyglądają, powiedzmy, że super. Jedno jest takie średnie, a na sekcynie to jest tragedia, tak naprawdę połowa tylko wzeszła. A był siew wykonywany zaraz za agregatem do uprawy bezerkowej. I tutaj o dziwo, jeśli chodzi o wschody na orce, bo tam właśnie to 0,5 hektara też było orane, wschody na orce są równiejsze, ale ten rzepak dopiero co wschodzi, on jest w fazie siewki, gdzie właśnie bezorkowo już niektóre mają 4 liście. Reszta gdzieś tam, no mówię, jest bardzo zróżnicowany w bezorce, na tym kawałku akurat. Zupełnie inaczej się zachował niż tutaj na przykład na Bełpinie. Ale no, w tym roku według mnie chyba wygrywa Striptil, jeśli chodzi o siewy rzepaku. Matko. Moment, ale no tutaj też co roku inna technologia, że tak powiem, przoduje i raz wychodzi w tym systemie najlepiej, raz wychodzi w tym systemie najlepiej. Trochę mnie kusi, żeby posiać kukurydzę w striptilu. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy będzie ktoś tutaj chciał zajechać w nasze rejony. Kukurydzy albo 5, albo 10 hektarów, jeszcze dokładnie nie wiem. Wszystko się okaże bliżej wiosny.
A na teraz to wszystko. Jeszcze widzę, że Sky będę musiał, bo tylko raz przejeżdżałem Sky, będę musiał jeszcze raz przelecieć. Na teraz to wszystko. Pozdrawiam serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.